Dzień dobry Państwu. No tak, nie ukrywam, że przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty, po serii pięciu zwycięstw. Liczyliśmy tutaj na komplet punktów. Niestety, no, trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że zagraliśmy dzisiaj słabszy mecz. Pierwsza połowa, ogólnie generalnie w mojej ocenie, no to spotkanie nie stało na jakimś najwyższym poziomie. Być może godzina meczu, 12, słońce, no trudno tutaj powiedzieć, dlaczego tak się stało. Natomiast no wynik, muszę powiedzieć, chyba sprawiedliwy w mojej ocenie. Ale niedosyt mimo wszystko jest, ponieważ na 10 minut przed końcem jednak zdołaliśmy wyjść na prowadzenie, ale no niestety tutaj nieporozumienie naszych zawodników i tak mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, że sami sobie tą bramkę strzeliliśmy wyrównującą na 1-1 i w konsekwencji czego jeszcze było sporo nerwowości i drużyna broni, gospodarzy miała jeszcze jedną dogodną sytuację, że równie dobrze moglibyśmy tutaj nawet ten mecz przegrać. Tak jak powiedziałem, na własne życzenie. Natomiast no, z perspektywy no, ta liga nie jest łatwa. Tu nie ma słabych drużyn. Wiadomo, żeby się chciało, żeby wszystkie mecze się fajnie układały, że wszystko, żebyśmy wygrywali, ale no, każda drużyna chce wygrać, tak? Tak jak powiedziałem już wcześniej, po pięciu wygranych meczach dzisiaj zdobywamy na wyjeździe cenny punkt i myślami już jesteśmy przy następnym meczu u siebie, także tam będziemy musieli odrobić te stracone dzisiaj dwa punkty. Także dziękuję i gratuluję tutaj, Artur, tobie drużyny, bo bardzo ładnie tutaj się spisywała. Widzę, że dobrze tutaj nas rozpracowałeś, także ciężko nam grało się od pierwszej do 90 minuty i dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim chciałem tutaj podziękować Bartkowi za te ciepłe słowa w kierunku mojego zespołu, bo powiem uczciwie, że rzadko się zdarza tak, że trener znosi tak łagodnie porażkę, chociaż go na pewno to boli, czy stratę punktów, tak jak było w tym meczu, gdzie jest w stanie powiedzieć coś dobrego o drużynie gospodarzy. Także ja też dziękuję bardzo. No cóż, jeżeli chodzi o sam mecz, no, postawiliśmy się liderowi. Wiem, że chłopaków też zbytnio mobilizować na ten mecz nie musiałem, bo to jest taka prawda, zawsze jest piłkarska, że przyjeżdża lider, to chcesz coś udowodnić, tak? Znaliśmy swoje miejsce w szeregu i tutaj każdy punkt zdobyty to jest to dla nas wielki sukces, dlatego chłopakom podziękowałem za tą determinację, za tą wolę walki, za zdobycie tego jednego punktu, bo dla nas jest to naprawdę bardzo ważne. Wydaje mi się, że potwierdziliśmy tym, że tutaj ten teren w Radomiu na tym boisku jest i będzie groźny dla każdego i ten zespół, w który ja od samego początku do końca wierzę i podkreślałem, że tą drużynę stać na wszystko i to dzisiaj pokazała. Także no, cieszymy się z jednego punktu i tak jak tutaj trener powiedział, każdy już myśli o następnym meczu, bo to wszystko tak z tygodnia na tydzień, teraz mieliśmy ten pojedynek środowy, to wszystko się tak odbywa, że moment i następny i każdy chce po prostu ugrać jak najwięcej. Dziękuję. Ja powiem tak, ja też tak na gorąco nie widziałem powtórek. Nie chciałbym się tam wypowiadać, czy arbitr jakiś tam popełnił błąd. No usunął zawodnika gości, usunął zawodnika gospodarzy. Trudno mi jest się w tej chwili tak na gorąco mówię odnieść do tego. No nic więcej nie mogę powiedzieć, bo ciężko jest tak na gorąco coś komentować, żeby później być jak najbardziej sprawiedliwym. Pytania jeszcze mam?
Bartosz, wszystkiego dobrego, powodzenia w następnym meczu, ograj całą ligę. Bo masz zeszły do tego.